Drodzy, wracamy do listu do Hebrajczyków. Wiele już było tych różnych wątków, które po kolei chronologicznie autor listu do Hebrajczyków nam podaje swoim czytelnikom, przekonując ich o tym, że to nowe jest co najmniej lepsze i że warto na to nowe w szczególny sposób zwracać uwagę, że nie jest to coś, co można w jakiś sposób nawet za bardzo porównywać. Owszem, on porównuje, ale te porównania, które podaje w tym liście, a tych porównań jest cała masa, część z nich podaje, pokazuje. Dzisiaj też, jeśli się uda, to będę pokazywał takie porównanie. Są porównaniami, które ewidentnie pokazują, że coś się zakończyło, a coś się rozpoczęło. To było trudne. Zresztą zawsze coś, co się kończy i nowe się rozpoczyna, to nowe jest pełne takiego niewiadomych, pełne obaw, czy aby to rzeczywiście jest właściwe. Sam Jan Chrzciciel podszedł, kiedy już był w więzieniu, wysłał swoich uczniów do Jezusa. Czy to Ty jesteś, czy mamy na innego jeszcze czekać? Także to nic dziwnego, że się mogą pojawiać wątpliwości. Ale są też podawane przez Boże Słowo argumenty, są przekazywane, a to jest przecież, wierzymy, inspirowane teksty przez Ducha Świętego, więc przekazywane argumenty prawdy są tymi, abyśmy je przyjmowali, abyśmy temu dawali wiarę, nawet jeżeli to w jakiś sposób burzy dotychczasowe nasze stare. Tym bardziej, że kiedy tak przyglądam się listowi do Hebrajczyków już od wielu, wielu lat, to zauważam, że pięknie zostało uwypuklone, że to, co Bóg czyni, to czyni rzecz nową. On nie naprawia starego. On nie próbuje poprawić, nie próbuje ulepszyć, nie próbuje nadać jakiejś nowej wartości czemuś, co już było. Mówiliśmy o kapłaństwie według Arona, czy według porządku lewickiego, że lewici mogli być kapłanami i swoją funkcję wypełniali. Chrystus po pierwsze nie mógł być kapłanem wywodzącym się z tej linii, bo nie wywodził się z linii Lewiego. Ale gdyby nawet to i zaczął kontynuować, to by naprawiał tą służbę kapłańską. A on jej nie naprawia. Po prostu ta służba się kończy i pojawia się nowy rodzaj tej służby. I autor bardzo wyraźnie to podkreśla, kiedy czytaliśmy ostatnimi razy, takiego to przyszło nam mieć arcykapłana. I tu cała plejada jest określeń, które wyróżniają Jezusa Chrystusa jako arcykapłana w stosunku do tamtych. Tyle, że Jezus jest kapłanem według porządku, na który ludzie przez stulecia, właściwie nawet można powiedzieć tysiąclecie, nie zwracali za bardzo uwagi. Raz tylko na początku w Księdze Mojżeszowej pojawił się ten opis, kiedy Melchisedek spotyka się z Abrahamem, czy z Abramem jeszcze wówczas, a potem psalmista w 110 psalmie wspomina o Melchisedeku, ale pomimo tego, że tak rzadko to jest napisane, to wcale to nie jest mniej istotne. Bo o tym, że się mamy narodzić na nowo, nie jest napisane na każdej kartce Bożego Słowa. Wiecie, ile razy to jest zapisane? Wiecie. Tylko raz. W Ewangelii Jana. Jezus w rozmowie z Nikodemem. I tylko tyle mamy o nowozrodzeniu. A jednak całą Ewangelię opieramy na tym fakcie, że się trzeba na nowo narodzić.
prawda? Więc to, że coś występuje raz w Biblii, wcale nie oznacza, że jest mało istotne, pomijalne. Możemy na to nie patrzeć. Oczywiście, że te wypowiedzi są obudowane sugestiami w różnych innych wypowiedziach, to wszystko prawda, ale bezpośredni zwrot o tym, że się mamy narodzić na nowo, jest tylko jeden raz w Bożym Słowie, w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale użyty. Dobrze, przejdźmy zatem dalej, aby posunąć temat, który został przerwany ostatnio. Ja go przerwałem z powodu tamtego urządzenia, więc dzisiaj rozpoczynam od tego. Stare i nowe przymierze tym razem. Kolejne porównanie, porównywanie starego przymierza i nowego przymierza. W ogóle sprawa z przymierzami chciałbym przez moment przybliżyć. Właściwie to do dnia dzisiejszego, tyle że my nie przywiązujemy do tego takiej rytualnej wagi i innych słów używamy. Ale starożytni, gdy zawierali jakąkolwiek umowę, przymierze, kontrakt, dzisiaj mówimy, to zawsze było, co ja ze swej strony, co jedna strona daje, co druga strona powinna wypełnić i pieczęcią takiego kontraktu była obietnica. Nie wiem, czy zwróciliście też na to kiedykolwiek uwagę, że mówimy dużo o obietnicach. O, ile mamy obietnic w Bożym Słowie. A wiecie, że olbrzymia większość z nich, nie wszystkie, są związane właśnie z zawartymi albo proponowanymi przez Boga kontraktami. Jeżeli wy będziecie postępować tak, a tak, a tak, to ja wtedy, i tu jest stempel Boży, ja zrobię to i to. A więc wyprowadzenie na przykład narodu izraelskiego z Egiptu było przymierze zawarte. Mieli zabić baranka, obchodzić paschę, posmarować od drzwia krwią. To były warunki, które ludzie mieli spełnić, prawda? Jaka była obietnica Boża? Wyprowadzę was i zaprowadzę do ziemi obiecanej. Ziemia obiecana jest gwarantowana przeze mnie. Ja wam to daję. Tak jak obiecałem Abrahamowi. W związku z tym to jest wasze. I Bóg był gotów dotrzymać. Problem się pojawił, kiedy im nieśpieszno było tam do tej ziemi się dostać. A więc podstawą tych starego przymierza i nowego przymierza są obietnice, takie hebrajskie berit, jako takie zapewnienie transakcji. Dzisiaj bym powiedział stempel, czy nie wiem, podpis, coś w tym rodzaju. Chociaż dzisiaj podpis i stempel coraz mniej znaczą. Jeśli ktoś wpłaci zaliczkę albo zapłaci za transakcję, to jest chyba najlepsza gwarancja, że wypełnisz swoje zobowiązanie. No dobrze, stare przymierze. Przyjrzyjmy się przez moment staremu przymierzu. Zostało zawarte pod górą Synaj. Tam Bóg wezwał na tą górę Mojżesza, wcześniej oczywiście powiedział, aby lud nie napierał, nie zbliżał się do tej góry. Zresztą oni choć chcieli początkowo, ale gdy pojawiły się grzmoty, dym i tak dalej, w przerażeniu mówią do Mojżesza, ty idź tam lepiej porozmawiać z Bogiem, bo to przerasta nas, my tego nie możemy wytrzymać. Tak więc zostało zawarte, powiedzmy, pod górą Synaj, dlatego że tam naród izraelski był, Mojżesz wyszedł na górę. Tak a propos, taka wycieczka przypomniała mi się w tej chwili. Bardzo ciekawe jest, jak Bóg może być postrzegany. I w zależności od tego, jak daleko jesteś od Boga, tak będziesz Boga postrzegał. Zobaczcie, ludzie na dole widzieli Boga jako grzmoty, błyskawice, dymiąca góra, bo byli bardzo daleka, z oddali to, na to patrzyli. Starsi Izraelscy, którzy szli przez pewien odcinek drogi razem z Mojżeszem i z Jozłem, w pewnym momencie
zaczęli oglądać chwałę Bożą i widzieli to jako takie wypolerowane lustro szafirowe, takie piękne, gładkie, spokojne. No ale tam się musieli zatrzymać. A gdy Mojżesz poszedł dalej, do samego końca, tam była cisza, był lekki powiew, szum i było słychać bardzo wyraźnie głos Boży. Ten sam Bóg, a jest postrzegany przez człowieka w zależności od odległości. I dlatego trudno jest powiedzieć, znam Boga, spotkałem się z Bogiem. Z jakiego dystansu? Z jakiego dystansu? Jeśli jesteś bardzo blisko Boga, to go bardzo dobrze poznajesz. Ale jeśli jesteś troszeczkę oddalony, to ten widzisz Boga, cieszysz się z Jego obecności. Możesz powiedzieć, że oczy moje oglądały Pana. Tych starszych izraelskich cieszyło to, że dostąpili tej łaski, że przekroczyli linię, a jednak nie pomarli, że zostało zachowane ich życie. No a lud miał swoje wyobrażenie Boga i potem, gdyby tak powiedzmy przychodzi Mojżesz i mówi do ludzi, że Bóg jest cichy, łagodny, spokojny, kto w to uwierzy? Gdy my mówimy, że Bóg jest dobrym Bogiem i miłuje każdego człowieka, dlatego że na przykład doświadczyliśmy tej Bożej miłości, a rozmawia z człowiekiem, który postrzega Boga przez pryzmat wydarzeń, tragedii i mówi, gdzie był Bóg? To jest mściwy Bóg, albo w ogóle Bóg nie interesuje się losem człowieka. Gdyby Bóg, co to Bogu by szkodziło, żeby powstrzymać taką tragedię czy taki kataklizm? Zginęły dzieci, zginęły kobiety, zginęli ludzie. Przecież po co to komu było, nie? Postrzeganie Boga w zależności od tego, jak daleko od Niego jesteśmy. A więc wracam do tematu. Nie zostało zawarte stare przymierze pod górą Synaj. Polegało na przyjęciu i przestrzeganiu zakonu. Więc przyjęcie i przyjęcie zakonu jako prawa, jako zasad, które obowiązywać będą życie, które będą kształtować codzienne życie każdego Izraelity, było tym warunkiem tego przymierza. Dalej, zawierało obietnicę wejścia do ziemi obiecanej. Popatrzmy na następne, to nowe przymierze. Ono jest w swej strukturze bardzo podobny sposób się pojawia. Oczywiście tu wypunktowałem taką myśl, że zostało już zapowiedziane przez proroka Jeremiasza. To nie było coś, co od nagle Bóg wymyślił i zaczyna się dziać. To było dokładnie zaplanowane. Bóg zaplanował, jak doprowadzić do ratunku człowieka, który znalazł się w beznadziejnej sytuacji. Popatrzmy na księgę proroka Jeremiasza. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. To już prorok Jeremiasz mówi o nowym przymierzu. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I tu chciałbym podkreślić, że jest kilka obietnic, nie jedna obietnica w tym przymierzu, jest, za chwilę do tego wrócimy, ale tu chcę podkreślić, czy zauważyć bardzo szczególną rzecz, bo
Wiecie, nie wiem, może to ja jestem taki dziwny. Ja bardzo zwracam uwagę na szczegółową wypowiedź. Kiedyś tak uważam, dotarło do mnie bardzo wyraźnie, że tak, tak, nie, nie, wszystko inne jakoś tak, to nie jest właściwe, nie jest od Boga. Mówi się, że prawdziwe przebaczenie polega na zapomnieniu. A to nie jest prawda. Czy wyobrażacie sobie Boga, który jest doskonałym, wszechmogącym, wszystko wiedzącym, no ale zapomina? To byłaby ułomność Boga. Zapominanie? Bóg nigdzie nie obiecał, że zapomni nasze występki. Ale obiecał i w Starym, i w Nowym Testamencie potwierdza, że ich nie użyje przeciwko nam, że nigdy ich nie będzie wspominał. Wiecie, że to jest o wiele trudniejsze? Ja czasami swoją żonę przekonuję do tego i mówię, słuchaj, przeprosiłem cię? Tak. Wybaczyłaś? Tak. Jak wybaczyłaś? Po 2 latach mi to wypominasz? To nie jest dobre przebaczenie. A więc to naprawdę wymaga wielkiego wyzwania od nas, bracia i siostry, abyśmy, gdy mówimy komuś wybaczam, albo gdy mówimy przebaczyłem mu, to wcale nie Bóg od ciebie nie wymaga ani nikt inny, żebyś o tym zapomniał. Tego się nie da zapomnieć. Przyjdzie okoliczności tego i to sobie przypomnisz. I wtedy nie trap się, że zrobiłeś coś, no, przypomniałem sobie krzywdę, którą mi tam ktoś wyrządził. Ale postaraj się, módl się do Boga, aby z pomocą Ducha Świętego tego nie wygarnąć. To, co zostało wymazane, co zostało wyczyszczone w relacjach z innymi ludźmi, aby zostało za mgłą niewspominania. To jest za kotarą. I tego wspominać nie będę. A to tak kusi, żeby... Bo to już któryś raz z rzędu. Prawda? I tak by się chciało to uargumentować. No dobrze, ale to tak poza tym, patrząc na ten tekst właśnie z księgi proroka Jeremiasza, chciałem uwypuklić. Popatrzmy na dalszą cechę. Zostały zagwarantowane to przymierze nowe przez obietnice. Autor listu do Hebrajczyków w dużej mierze, zobaczcie, cytuje proroka Jeremiasza w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale od 6 wersetu. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. O lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Przy czym tu chcę podkreślić, że te braki w pierwszym przymierzu nie leżały po stronie Bożej. Całą słabością tego pierwszego przymierza było to, że przymierze, stare przymierze wymagało przestrzegania zasad określonych przez zakon, przestrzegania przez człowieka. I tutaj powstał pewien problem. Dlatego to nowe przymierze Bóg zupełnie inaczej skonstruował, aby już nie polegało na tym, co my będziemy przestrzegać, ale za chwileczkę zobaczymy, co do nas należy. A więc tak, pierwsze, gdyby nie było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan.
Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę dla nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę dzisiaj, po blisko 2000 lat od napisania tego tekstu, jak nowatorski, jak odważny, jak prowadzący do niewyobrażalnych stwierdzeń w umysłach, do burzy, jaka musiała się u czytających pojawić. Przecież w dalszym ciągu funkcjonowały kapłani, składane były ofiary, świątynia funkcjonowała. To wszystko jeszcze działało, to stare, a tutaj już autor pisze do chrześcijan pochodzących z Izraela. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Duch Święty, inspirując, wskazywał, że już czas się kończy funkcjonowania starego przymierza. I też z chwilą zburzenia świątyni to nastąpiło. Trudno powiedzieć, ale było to na pewno nie więcej niż 5, może 8 lat od tego, kiedy zostało to napisane. A więc rzeczywiście był to czas bardzo, bardzo krótki. Dalej, to nowe przymierze polega na tych zasadach, że prawa będą w umyśle, że wypiszę na ich sercach, że i będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Dalej, okażę im łaskę mimo ich przewinień. Tego nie było w Starym Testamencie. Zapłatą za grzech jest śmierć. A tutaj przewinienie spotyka się z łaską. Naprawdę to jest lepsze przymierze. To naprawdę jest przymierze, które jest niewyobrażalne. Nikt z ludzi nie byłby w stanie modlić się: Boże, daj nam takie a takie przymierze, czy zawrzyj z nami coś lżejszego, bo my z tym zakonem sobie nie damy rady. Po prostu jest on zbyt trudny dla nas. Jak czasami później, gdy słucham czasami modlitw, i ludzie potrafią w swoich modlitwach tak szczegółowo Bogu opowiedzieć, co on to powinien zrobić w ich sytuacji, jakie przygotować okoliczności, jak poprowadzić sytuację. Podczas gdy apostoł pisze: my o co i jak należy się modlić, tak naprawdę nie wiemy. Dlatego zostawmy to, aby Duch Boży, który bada głębokości Boże, zaczął wzbudzać w nas modlitwę, a my w zawierzeniu, że On jest bliskim nam, że jest życzliwy, że On wie, jakie ma myśli o nas, na pewno znajdzie rozwiązanie dla mojego problemu, dla mojego kłopotu, dla kłopotu tego, którego, o którego się modlimy. Niekonieczne jest szczegółowe opisywanie. Boże Słowo w Nowym Testamencie uczy nas, że poganie myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchiwani. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli jednozdaniówki, ale czasami proste westchnienie z głębi serca jest tak doskonale rozumiane przez naszego Boga, że On na nie odpowie i wtedy możemy się dziwić, że nie opowiedzieliśmy Bogu, jak to powinien poprowadzić, a jednak tak poprowadził, że sami jesteśmy zdumieni, że niespodziewane rozwiązanie się pojawiło. Tu jest właśnie jeden z takich elementów pokazanych. Grzechów ich nie będę wspominał,
A co z naszej strony? A z naszej strony jest jeden warunek. Wiara w dzieło wykupienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. To jest tylko tyle i aż tyle. Ale dlatego, że to jest tak proste, to dla wielu ludzi kryje się za tym jakieś powątpiewanie, czy to rzeczywiście tak może być. No przecież ja muszę coś więcej niż tylko uwierzyć. To tak proste. Tak, to jest tak proste. My nie musimy niczego więcej czynić dla naszego zbawienia. Ale powinniśmy czynić ze względu na to, że zostaliśmy zbawieni. Dlatego, że zostaliśmy zbawieni, powinniśmy zmienić nasze postępowanie z tego starego, jakim żyliśmy w świecie. I dlatego w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi: zostawcie, zewleczcie starego człowieka ze wszystkimi jego przywarami. A obleczcie się w nowego, który się ustawicznie odnawia. I zostawcie kłamstwo, zostawcie gniew, zostawcie wszystko i inne rzeczy. Nie dlatego, żeby być zbawionym, ale dlatego, że zostaliśmy zbawieni. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Te rzeczy nie powinny się pojawiać w naszym życiu. A więc ten jeden, jedyny warunek, który tutaj został w tym Nowym Przymierzu przedstawiony. Popatrzmy dalej jeszcze, porównując teraz obydwa te przymierza. To jest stare przymierze, to jest przymierzem przepisów prawa, zakonu. Nowe przymierze jest przymierzem łaski, o czym przed chwilą, na co przed chwilą zwracałem uwagę. Teraz następne. Tamto pierwsze przymierze, stare, było ograniczone do jednego narodu. Ono dotyczyło narodu izraelskiego. Bóg zawarł przymierze i wyraźnie mówi: zawieram przymierze z Abrahamem i od tego momentu potem kontynuacja przez Izaaka, Jakuba, aż wreszcie dochodzi do Mojżesza, któremu przekazuje Bóg prawo, przekazuje tablice kamienne. A więc zostało to ograniczone do jednego narodu. To przymierze nowe jest uniwersalne. Ono dotyczy wszystkich narodów, każdego plemienia, każdego języka. Nie ma wyjątku. Każdy człowiek jest objęty tym nowym przymierzem i tutaj narodowość, pochodzenie nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma serce, szczere, wierzące serce. Tyle, aż tyle i tylko tyle. Dalej, pośrednikiem przymierza starego był Mojżesz. Oczywiście łatwo domyśleć się, że pośrednikiem nowego przymierza jest Chrystus. Uwarunkowane stare było przestrzeganiem, a więc trzeba coś było czynić. I przez 1000 lat, jeśli to było wpajane, a nawet więcej niż 1000 lat, bo Mojżesz, tak jak już mówiłem, około 1350-1400 lat przed Chrystusem, a więc jeżeli to było przez tyle wieków wpajane, to poczucie, że aby mieć społeczność z Bogiem, ja muszę jednak coś czynić, pozostaje tak mocno, że przyzwyczajenia, słusznie się mówi, są naszą drugą naturą. Trudno nam się jest odzwyczaić od tego, co po prostu zostało nam wpojone. Natomiast to nowe przymierze uwarunkowane zostało moją i twoją wiarą, osobistą wiarą. Dalej, tamto było przymierzem nieco zewnętrznym, takim oparty na tablicach kamiennych. Natomiast to przymierze, tak jak czytaliśmy, ma charakter wewnętrzny. Odbywa się wewnątrz człowieka, w sercu, w umyśle. Prawa włożę w ich serca, wypiszę w ich umysłach. A więc to jest coś wewnętrznego, nie zewnętrzny przepis, nie zewnętrzny nakaz. Nie dlatego, że coś muszę, ale dlatego, że powinienem, chcę, widzę, że to jest coś, co powinienem wykonać czy zachować się. Tamto było przyjęte przez krew zwierząt. To zostało przyjęte przez przelaną krew Chrystusa. Rozpoczęło się tamto od obchodzenia Paschy, o czym wspominałem.
tej pierwszej Paschy w Egipcie, a to rozpoczyna śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, nowe przymierze z ludzkością. Tamto opierało się, jego centralnym jak gdyby punktem był wizerunek namiotu zgromadzenia, przybytku, czy później świątynia Salomona, czy świątynia Heroda, która powstała kilkadziesiąt lat, 30 lat przed Chrystusem. Natomiast to nowe przymierze opiera się na niebiańskiej, rzeczywistej świątyni. Przypominacie zapewne sobie, jak czytaliśmy, że Bóg pokazał Mojżeszowi niebiański przybytek, a potem mu powiedział: i teraz bacz pilnie, czy zwracaj szczególną uwagę na to, abyś wykonał wszystko dokładnie tak, jak ci pokazałem. Abyś to, co tam jest rzeczywistością, żebyś zrobił odwzorowanie, żebyś zrobił tego makietę, żebyś po prostu to odwzorował dokładnie tak, jak to widziałeś. Mimo wszystko był to tylko wizerunek tego rzeczywistego przybytku, tej niebiańskiej świątyni. Dalej, miejscem zawarcia, czy tym punktem podpisania, zapieczętowania była Góra Synaj, a tutaj Golgota. To już takie bardziej symboliczne porównania. Więc kolejne porównanie, które się pojawia w tekście, w słowach listu do Hebrajczyków, tym razem w 8 rozdziale, w wierszach od 6 do 13. Kilkakrotnie był wspominany ten namiot przymierza. W liście do Hebrajczyków już też był kilka razy wcześniej wspominany. Przy okazji służby kapłańskiej przy innych okazjach. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, że to był taki centralny punkt kultu religijnego. Zresztą każda świątynia w każdej religii jest tym centralnym punktem kultu, który jest w niej pielęgnowany. Tak samo to ma miejsce również i w judaizmie. Natomiast w formie przenośnej zawsze wyglądało tak, że ten namiot zgromadzenia stawiano w pośród, a dookoła były wyznaczone obozy dla poszczególnych plemion. Po 3 plemiona z każdej z 4 stron świata dookoła rozkładali się obozem, a w środku był ten namiot zgromadzenia. To taka informacja. Później ten namiot zgromadzenia został zamieniony czy zastąpiony przez świątynię, którą zbudował Salomon. I na koniec tego chciałbym, abyśmy przez moment, zapewne nieraz widzieliście, czy znacie ten obraz w różnych wydaniach. Ja tu tylko taki szkic mam przygotowany tego, czym był ten namiot zgromadzenia, czy w ogóle ten przybytek, o co to chodziło. Więc był on otoczony płotem, jak już wspominałem, chyba 80 palików dokładnie stanowiło ten płot. Z przodu było główne wejście, brama, przez którą wejść można było na dziedziniec. Dziedziniec tu wewnętrzny już. Z tym, że tutaj już do tego, na ten dziedziniec wewnętrzny nie było wolno wszystkim wchodzić. Do tego ogrodzenia mogli zbliżać się przede wszystkim mężczyźni, nieco dalej kobiety i prozelici, czy poganie, którzy gdzieś tam wśród narodu izraelskiego się znajdowali. Wejście na teren tego przybytku, na teren tej świątyni mieli w zasadzie kapłani. I zaraz za bramą znajdował się ołtarz.
no taki podwyższony ruszt, na którym dokonywano całopalnych ofiar. Te zwierzęta, które były zabijane, składano je tutaj i spalano jako ofiarę. Dalej znajdowała się kać miedziana. To była kać, której kapłani używali do rytualnego obmywania przy posługach. Jest w Księdze Kapłańskiej na początku Biblii, i to jest trzecia księga Mojżeszowa, jest szczegółowy opis tego, co przy jakich okolicznościach, przy jakich okazjach należy wykonać, co kapłan powinien, i między innymi musiał korzystać z tej kadzi miedzianej, która tutaj za ołtarzem znajdowała się. Dalej znajdował się ten już rzeczywisty namiot, który składał się z dwóch części. Pierwsza część to tak zwane miejsce święte. To ta pierwsza część. Oczywiście tu z przodu była też zasłona, ale dopiero ta zasłona wewnętrzna była tą główną zasłoną, która na przykład w czasie śmierci Pana Jezusa na Golgocie się rozerwała, więc została jak gdyby symbolicznie pokazane, że teraz wstęp do tego miejsca najświętszego jest już wystawiony na publiczny widok. Do tego miejsca, do tego pomieszczenia naprawdę z wielkim drżeniem wchodził raz w roku wybrany kapłan. I zdarzało się, że nie wychodził żywy. Po prostu jak mijał długi czas, po prostu czegoś nie dopełnił, coś było nie tak, ginął po prostu w tym miejscu najświętszym i wtedy go stamtąd musiano usuwać. Ale wróćmy do miejsca świętego. W tym miejscu świętym znajdowały się trzy główne elementy. To stół z chlebami pokładnymi. Te chleby były po prostu poświęcane, głównie związane były z rytuałem. Ich funkcje również możemy znaleźć w opisach Starego Testamentu. Dalej znajdował się świecznik. Po nabożeństwie sprawdzę, oczywiście dla niepoznaki go na czarno nie, dlatego pomalowali, bo tamten był ze szczerego złota. A więc ze szczerego złota świecznik. I przed samym wejściem do miejsca najświętszego znajdował się ołtarz kadzidlany. Na tym ołtarzu już przed samym wejściem za tą zasłonę wewnętrzną kapłan spalał kadzidło. Oczywiście skład tych ziół był również jasno, wyraźnie określony. I wchodząc z tym kadzidłem i z misą krwi, wchodził do tego miejsca najświętszego, jak już mówiłem, raz w roku. To kadzidło, woń tego, to była modlitwa, prośba przebłagalna ludu. To był symbol, który kapłan wnosił do miejsca najświętszego właśnie jako symbol modlitwy. Dlatego mówimy, czy śpiewamy o tym, żeby nasze modlitwy, nasze uwielbienie było miłą wonnością dla Boga. Ma to swoje tutaj, jak gdyby, swój obraz, swój typ w Starym Testamencie. No dobrze, przejdźmy dalej do miejsca tego najświętszego. W tym miejscu najświętszym właściwie stała za zasłoną Arka Przymierza. Arka Przymierza to była taka nieduża skrzynia. Niektórzy szacują, że to było nawet mniej niż metr na metr i metr wysokie. Coś około tych wymiarów. Oczywiście wszystko pokryte było złotem. Wcześniej chyba, jeśli się nie mylę, to z drzewa akacjowego wykonane. I to była Arka Przymierza. Co znajdowało się w tej Arce Przymierza? Czy pamiętacie, co było w tej Arce Przymierza? Tak, dokładnie. Naczynie złote z manną, laska aronowa, która zakwitła, i
te dwie tablice kamienne, które sobie już niestety musiał wyciosać Mojżesz, bo te otrzymane od Boga rozbił. Skrzynia została przykryta wiekiem. To wszystko tam było szczerym złotem pokryte. To wieko przykrywało tą skrzynię i to wieko nazywało się tronem łaski. To wieko, to, tron łaski tam w tym miejscu najświętszym to nie jest żaden fotel, żadne jakieś takie miejsce do siedzenia. To było wieko, takie, taka pokrywa na tej skrzyni i na tym wieku, na tym tronie łaski były wizerunki dwóch cherubów, dwóch aniołów. I to była właśnie, wszystko to było w tym miejscu. Patrząc teraz na to, oczywiście czytamy wielokrotnie w Bożym Słowie, w Starym Testamencie, że chwała Boża zstępowała do tego miejsca. Zstąpiła też do tego miejsca wtedy, kiedy oddawana była i poświęcana była świątynia Salomona. Wtedy lud bardzo to przeżywał i byli wszyscy podekscytowani. Ale o ileż łatwiej jest uzmysłowić sobie teraz, że ten kapłan, wchodzący z krwią zwierząt, z kadzidłem, wchodzi do miejsca najświętszego i nie spotyka tam właściwie osobowego Boga. Spotyka tylko symbole Boga, wizerunek Boga. Boża obecność to była coś taka, coś nie bliżej nieokreślonego. Owszem, tak rzadko wchodzono tam do tego miejsca, że sam pobyt w tym miejscu był wielkim wyróżnieniem dla takiego człowieka i był pod wielkim wrażeniem. Ale jakże odmienną była pozycja, kiedy poprzednimi razy mówiłem o kapłaństwie Chrystusa, który wszedł do miejsca najświętszego w tej rzeczywistej niebiańskiej świątyni i usiadł w tym miejscu najświętszym po prawicy majestatu Boga. I tam nie było skrzyni przymierza, jakichś wizerunków Boga, jego obrazek czy symbol, tylko bezpośrednio wszechmogący Bóg. A więc ta doskonałość tego nowego, o czym autor w liście do Hebrajczyków stara się powiedzieć jak najwięcej, polega na tym, że naraz z symbolu, z przenośni, z obrazów przenosimy się do rzeczywistości, do czegoś, co jest niepojęte, bo z jednej strony jest to wszechmogący, wszechpotężny Bóg, który jednym słowem stwarza światy, jedno słowo podnosi, uzdrawia, jedno słowo uwalnia, a z drugiej strony jest to Bóg, który pozwala mieć przystęp do siebie. Tyle tylko, że musimy mieć tę świadomość, że ten nasz przystęp do Boga nie jest przystępem, że teraz ja, Edward Lorek, Boże, jestem pastorem, wchodzę, Panie Boże, masz chwilkę czasu, ja chcę teraz pobyć z Tobą, nawet nie siądę, tylko będę stał, ale chcę być z Tobą rzeczywistym Bogiem. Moje i Twoje przebywanie w miejscu najświętszym jest możliwe tylko wtedy, gdy jestem w Chrystusie. To w Chrystusie każdy z nas może tylko znaleźć się w miejscu najświętszym. Poza Chrystusem to nie istnieje. Dlatego znaleźć się w Nim było największym pragnieniem apostołów. A jak się znaleźć w Nim? Przyjmując przez wiarę Jego wyciągniętą rękę łaski, kiedy przebacza nam nasz grzech, kiedy możemy się znaleźć w Nim. Wiecie, kiedyś użyłem takiego przykładu, dzisiaj to może już jest bardziej mało przydatne, ale ze względu na okoliczności różne, ale znaleźć się w Nim. Wiecie, jeżeli powiedzieć, że gdzieś tam na drugim końcu świata za oceanem
jest ten obszar Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności. I każdy, kto znajdzie się w samolocie o określonym nazwie Jezus Chrystus, to przewiezie go do tamtego miejsca. Ci, którzy nawet byli blisko tego, nawet mogli dotykać, ale nie weszli, nie znaleźli się w nim, nie odlecą i nie zostaną przeniesieni na drugą stronę. Po prostu znaleźć się to znaczy znaleźć się w środku. A znaleźć się w środku, my zazwyczaj musimy zapłacić całkiem niemałe pieniądze. A te tanie linie, no dobrze, wielu z nich korzysta, ale coraz częściej słyszymy, jakie są te loty i jakie samoloty mają. A więc nie zawsze dają pełną gwarancję bezpieczeństwa. Wejście do tego samolotu, w cudzysłowie, o imieniu Jezus, jest darmo z łaski, ale bilet nabywasz przez wiarę, wierząc w Jezusa Chrystusa. A więc to tyle, jeśli chodzi o te obrazy, te porównania czy wyobrażenia, z którymi autor przychodzi do swoich czytelników, aby się z nimi podzielić. To tyle, jeśli chodzi o Stare Przymierze. Przejdźmy do następnego tematu. Właściwie tu jeszcze jest końcówka, nawiązanie do tamtego obrazka związanego z namiotem zgromadzenia, z przybytkiem. Rozdział 9, 11 wiersz listu do Hebrajczyków. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Przybytek niebiański nie ma złota, srebra, które można było znaleźć tu gdzieś na powierzchni tego globu. To jest zupełnie inny materiał. To jest zupełnie inna rzeczywistość. Rzeczywistość, o której do końca nie mamy wyobrażenia, ale przyjdzie czas. Wierzę w to, że będziemy mogli oglądać i wtedy, choć tyle o tym się mówi, na pewno będziemy bardzo zdziwieni. Teraz po przedstawieniu tego przybytku autor przystępuje do określenia jednej z tych najistotniejszych przyczyn nadających rangę kapłaństwu Chrystusowemu. Przechodzi do omawiania ofiary. Chcę teraz zwrócić uwagę swoich czytelników na składane ofiary. Jakie były ofiary składane przez kapłanów, lewitów i jaka jest ofiara, która została złożona przez Chrystusa. I tutaj dwie takie jeszcze myśli. Kapłaństwo Chrystusa nie ogranicza niedoskonałość poprzedniego systemu kapłańskiego. To jest to, że można odnowić starą konstrukcję. Będzie ona lśniła i wprowadzała w zachwyt oglądających, ale to zawsze będzie stare. To zawsze będzie mieć swoją jakąś tam ukrytą czy nieukrytą wadę. Bo wszystkiego się nie da zauważyć do końca i naprawić. I te niedoskonałości, które tkwiły w kapłaństwie lewickim, wcale w poprzednim systemie kapłańskim, nie ograniczają kapłaństwa Chrystusowego w żadnym wypadku. Dlaczego? Dlatego, że jest inny porządek. Według porządku Melchisedeka. A więc tego porządku, który również w sposób nam do końca nieznany, niewiadomy, zbyt mała nasza wiedza, ale powołany przez Boga. Biblia zapewnia nas, że Melchisedek został ustanowiony przez Boga najwyższym kapłanem. I że był królem Salemu, królem sprawiedliwości i królem pokoju. Więc kapłaństwo Chrystusowe nie ogranicza niedoskonałość poprzedniego systemu. Dalej, Chrystus bez ograniczeń ma bezpośredni wstęp do miejsca najświętszego. Ostatnio właśnie mówiłem o tym, że
Kapłani zazwyczaj dosyć krótko znajdowali się w tym miejscu najświętszym, a gdy się to troszkę przedłużało, na przykład w przypadku Zachariasza, o czym czytamy w Nowym Testamencie, gdy słyszał wieść o tym, że syn się mu urodzi, Jan Chrzciciel, to wtedy już wszyscy byli w niepokoju, czy aby czasem zobaczą go żywego. Przejdźmy zatem do przyjrzenia się tej ofiarze. W pierwszym punkcie to jest, chcę mówić o tym, że to jest ofiara skuteczna. Po drugie, to jest ofiara absolutnie konieczna. Dalej, jest to ofiara ostateczna i niepowtarzalna. Cień i rzeczywistość i podkreślenie doskonałości tej ofiary. A więc pierwszy punkt, ofiara skuteczna. W ogóle pojawia się problem krwi. Dlaczego właśnie mowa jest o krwi? Czy Bóg jest żądny krwi? Nie. Wiele jest miejsc w Bożym Słowie, w Starym Testamencie, w którym Bóg mówi, że On nie żąda krwi wołów, kozłów, baranów, ale oczekuje serca i społeczności z ludem. Nawet w księdze proroka Amosa Bóg skarży się przez usta tego proroka i mówi: obrzydły mi wasze święta, a woń waszych całopaleń jest po prostu dla mnie obrzydliwością i tak dalej. Dlaczego? Bo serce wasze jest dalekie ode mnie. Czasami możemy być gorliwi w naszej słowotoku modlitewnym, ale jeśli to serce nasze jest gdzieś daleko, jest obok, to nie jest ta prawdziwa modlitwa i społeczność, o której Bogu się rozchodzi. To nie jest tak, że o, mam jeszcze 2 minuty, to jeszcze się pomodlę, zdążę się jeszcze pomodlić. Panie Boże, mam tylko 2 minuty, wybacz, ale i tego już myślimy, żeby się nie spóźnić, żeby tamto, ale powiemy parę zdań i to wszystko. I zadowoleni, że myśmy dzisiaj się modlili, rozmawialiśmy z Bogiem. Wydaje się to jednak, nie o to Bogu się rozchodzi. Dlatego na to chcę zwrócić uwagę. A jednak, skąd się bierze konieczność krwi? Dlaczego właśnie krew? Podstawową rzeczą jest, oczywiście, że krew oznacza życie, jest synonimem życia, ale podstawowym przyczyną, powodem jest, że zapłatą za grzech jest śmierć. A śmierć to oznacza przelanie krwi. Po prostu śmierć jest zapłatą za grzech. Dlatego, że ludzie zgrzeszyli, że odwrócili się od Boga, ta krew musiała być przelewana. Krew na ołtarzu oznacza, że życie zostało złożone w ofierze, a więc zostało dokonane zadośćuczynienie za grzech. Przy czym to zadośćuczynienie miało swój krótkotrwały zasięg i obszar oddziaływania. Ludzie, odchodząc po takiej przyjętej ofierze przez Boga złożonej w miejscu najświętszym, weselili się, cieszyli się, że przez kolejny okres znów mogą żyć, że Bóg będzie z nimi, że Bóg im będzie błogosławił, bo mieli tam przekonanie, pewność, że przyjęta została ich ofiara za ich grzechy. Krew jest ceną życia. Jest formą zastępczej ofiary za grzech. Dlatego ta krew musiała zostać przelana również w sytuacji nowego przymierza. I popatrzmy jeszcze tak pobieżnie. W Starym Testamencie ofiary oczyszczały tylko zewnętrznie i społecznie, gremialnie. A więc całe zgromadzenie narodu izraelskiego, zgromadzone wokół przybytku, zostało przyjęte, pobłogosławione i przebaczenie miało charakter taki ogólny, ale też miało charakter zewnętrzny. Ofiara Jezusa Chrystusa dosięga naszego wnętrza,
ale dosięga wnętrza indywidualnie każdego człowieka. To nie jest tak, że gdy ofiara Chrystusa staje się cenną dla rodziców, to ona obejmuje również dzieci. Owszem, dzieci są błogosławione przez wierzących rodziców, że mają dobre wychowanie, dobre prowadzenie i tak dalej, ale same muszą znaleźć się w miejscu, kiedy ta ofiara Jezusa Chrystusa zostanie przez nich indywidualnie przyjęta. Nie jest to uniwersalne, tak jak było to w Starym Przymierzu. Dlatego nie jest czymś takim, że my możemy przez swoją własną jak gdyby postawę zagwarantować innym możliwość korzystania z Bożego zbawienia, z przyjęcia Bożej łaski. Owszem, możemy się o to modlić, możemy o to zabiegać, możemy być przykładem, możemy być zachętą, żeby inni zapragnęli również iść tą drogą, ale to, na tym ta lista się powoli kończy i dalej każdy człowiek dochodzi do miejsca, w którym staje przed decyzją. Przyjmujesz łaskę zbawienną okazaną w Jezusie Chrystusie lub nie? Ty indywidualnie, nikt obok ciebie, nikt za tobą i nikt przed tobą siedzący. Ty osobiście. A więc taki jest jego charakter tej zasięgu tych ofiar. I dalej takie trzy aspekty ofiary krwi Chrystusowej. Chrystus ofiarował siebie przez Ducha Wiecznego Bogu. Dalej Chrystus ofiarował samego siebie dobrowolnie, świadomie. To akt posłuszeństwa, nie rezultat wynikłej sytuacji. To nie dlatego, że akurat w tym dniu lud podburzony przez przywódców religijnych i państwowych krzyczał ukrzyżuj go i Piłat się wreszcie nie chcąc zgodził i do tego doszło. Nie zewnętrzne okoliczności o tym zadecydowały. O tym zadecydował Boży plan. Kiedy nastąpił kres wieku, gdy wypełnił się czas, Bóg postanowił posłać Jezusa Chrystusa, aby ten złożył dobrowolną ofiarę, świadomą, jako akt swojego posłuszeństwa. O tym czytamy w liście do Filipian, w drugim rozdziale, znany bardzo tekst Bożego Słowa. Chrystus ofiarował samego siebie, będąc doskonałym, bez skazy. Dlatego śmierć nie była w stanie zapanować nad nim, zatrzymać go w grobie. I dlatego Chrystus zmartwychwstał, dlatego że okazało się, że jako doskonały, bez skazy, stał się doskonałym wykupieniem dla nas, dla każdego człowieka.